Dobry wieczór, bo to wieczorny czesak językowy w zaduszki i o słowie zaduszki będzie. W tle słychać prawdopodobnie prozę, czyli wiersz kościelny Dies Irae, Dies Illa o straszliwym sądzie i o dniu ostatnim i o śmierci, ale zaduszki, choć ponure, lud polski spędza inaczej niż nakazują wyłącznie duchowne przepisy, bo spotkanie przy grobach i zaduma z modlitwą mają swoje prawa. Ale czy zaduszki to nie jest przypadkiem słowo jakieś takie jakby śmieszne, jak te wszystkie święta, jak te Mikołajki, Pawełki, Katarzynki, czyli takie zdrobnienie? Już czuł to Lindę, nasz słownikarz, i mówił, że to zgrubiałe, choć zdrobniałe, tak jak proza, a to wiersz. Dziwne te zaduszki. Dzień zaduszny brzmi poważniej.